to witam wszystkich w takim razie. Ja bym chciał opowiedzieć wam, w sumie tak słabo słychać, to jeszcze raz w takim razie. A teraz? Dobra, okej. Okay. W takim razie witam wszystkich. Ja bym chciał wam pokrótce odpowiedzieć o taką, można powiedzieć, naszą historię ciekawą dotyczącą zagadnienia internetu rzeczy i powiedzmy nasz dosyć specyficznego zastosowania, tak naprawdę niezwiązanego z sensorami, z którymi się mieliśmy okazję zmierzyć. Więc może takie pytanie kontrolne, kto z was w ogóle, albo jak dużo osób z was w ogóle miało do czynienia z internetem rzeczy, jakieś eksperymenty robiło lub ewentualnie jakieś projekty? Okej, widzę, że w sumie niezbyt dużo, więc... Okej, dobra, to może tak kilka słów w ogóle o mnie. Ja jestem takim w sumie człowiekiem, który z komputerami już miał do czynienia od czasów dinozaurów, czyli GFA Basica na Amidze. Przez pecety i w sumie tak naprawdę aż do teraz. Oprócz tego kilka zainteresowań poza tak naprawdę programowaniem, gdyż fajnie byłoby mieć również jakieś życie prywatne poza zaprzeczeniem kodowaniem lub rozwiązywaniem jakichś problemów. No i w tym momencie pracuję jako architekt rozwiązań w EPAM-ie. No ale wracając do tematu. Naszym tematem jest internet rzeczy. Co to tak naprawdę jest? Można powiedzieć, że jest to próba tak naprawdę połączenia ze sobą większości urządzeń, które nas dotyczą, które są w stanie w jakikolwiek sposób się komunikować, mają pamięć, procesor, mogą nam jakieś informacje udostępnić. Tak naprawdę mogą być to wszelakie urządzenia tak naprawdę, od prostych urządzeń typu jakieś sensory, liczniki energii, sensory w samochodzie, poprzez tak naprawdę urządzenia lub rzeczy, na które można patrzeć jak całościowo, czyli na przykład właśnie samochód, który może być zarówno dostawcą pewnych informacji, jak i konsumentem. Oprócz tego tak naprawdę mamy z tym do czynienia tak naprawdę w każdej gałęzi, czy to medycyna na przykład, gdzie możemy mieć do czynienia na przykład z urządzeniami, które są udostępnione pacjentowi, który na przykład używa ich w domu i dzięki komunikacji dwustronnej możemy mieć wgląd albo można powiedzieć procesować te informacje, reagować. Dzięki temu całkowicie można powiedzieć zreorganizować sposób myślenia o dostarczaniu usług. Teraz tak naprawdę to dosyć ciekawy temat. W tym momencie następuje tak naprawdę bardzo gwałtowny rozwój tego typu rozwiązań. Ilość tych urządzeń, które mogą w jakiś sposób się komunikować, rośnie po prostu eksponencjalnie. Tak naprawdę ten wykres jest niedoszacowany. Tak naprawdę na 2020 w tym momencie szacuje się, że to będzie 35 miliardów urządzeń, więc można powiedzieć tutaj pole do popisu, jeśli chodzi o dostarczanie usług lub stosowanie może pomysłu właśnie tak naprawdę na własny biznes rośnie ogromnie tak naprawdę. Tak naprawdę przez to, że różnorodność tych urządzeń jest naprawdę niesamowita, to sposób ich zastosowania tak naprawdę jest ograniczony jedynie tak naprawdę naszą wyobraźnią. No i właśnie, pojawia się tutaj problem. Mamy całą tą ogromną chmarę urządzeń i tak naprawdę w jaki sposób je w ogóle ze sobą połączyć? Tak naprawdę do tej pory próbowaliśmy łączyć urządzenia stosując w zasadzie urządzenia w postaci komputerów poprzez internet, telefonów, gdzie też już tak naprawdę one mocą obliczeniową, można powiedzieć, nie odstępują komputerom. Sprawa była w sumie może nie aż tak skomplikowana. Mamy internet, mamy HTTP, request response, działa to jakoś. Mamy w tym momencie również websockety, które umożliwiają nam, powiedzmy, dwustronną komunikację, ale tak naprawdę nie rozwiązują te sposoby wielu problemów, takich, z którymi się stykamy, czyli choćby nawet kwestia tego, że dostęp do sieci w zależności od urządzenia może być kosztowny lub w ogóle zawodny tak naprawdę. Sieci mobilne, jak wiadomo, łączą się, rozłączają, stanowią spore wyzwanie tak naprawdę. Ilość danych, które możemy przesłać, też w jakiś sposób jest ograniczona w zależności od zastosowania. Oprócz tego również właśnie sam sposób komunikowania. Chcielibyśmy, żeby ta komunikacja była tak naprawdę dwustronna, najchętniej natychmiastowa, bez żadnych opóźnień. No i jest to spotkanie tak naprawdę, w jaki sposób to ze sobą połączyć. Były tutaj już tak naprawdę wiele prób z stworzenia protokołów, które mogłyby ku temu służyć, gdyż sam WebSocket to jest tylko kanał tak naprawdę, nie umożliwia nam niczego poza tak naprawdę dwustronną komunikacją.
nadal bazuje na HTTP. Oprócz tego pojawiły się takie sieci jak na przykład CoAP, czyli Constraint App Protocol, który jest binarny, ale tak naprawdę też ma wiele ograniczeń. Oprócz tego AMQP, czyli próba standaryzacji samego JMS-a i tak dalej, czyli no, mamy możliwość wybrania brokera, który w standardowy sposób może komunikować się z innymi klientami, natomiast nadal jest to dosyć ciężkie rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś zastosowania, gdzie te czujniki lub te urządzenia, z którymi chcemy się komunikować, znajdują się w odległych lokalizacjach. No i właśnie, tak naprawdę na to pytanie albo na ten problem próbuje nam odpowiedzieć MQTT, który jest protokołem pełnym wraz z teraz już w tym momencie otwartą specyfikacją, który został wynaleziony przez IBM-a w 99 w celu tak naprawdę rozwiązania problemu, jakim była kontrola rurociągu znajdującego się w bardzo odległej lokalizacji. Była kwestia zbierania informacji z tego rurociągu, jak i kontroli jego, czyli poprzez sterowanie zaworami. Wiadomo, w tych czasach komunikacja zdalna była akurat tutaj tylko i wyłącznie poprzez satelitę. Oprócz tego ograniczeniem było również, problemem była tak naprawdę ilość tych czujników, która się tam znajdowała. I teraz w jaki sposób nam MQTT odpowiada na ten, w jaki sposób jest rozwiązaniem tych problemów? Tak naprawdę przede wszystkim bazuje wprost na gołym TCP lub ewentualnie WebSocketach, czyli tak naprawdę wykorzystuje już istniejącą formę łączności. Oprócz tego jest protokołem bardzo lekkim. Tak naprawdę pakiety są binarne, składają się z dwubajtowego headera i payloadu, który może być tak naprawdę dowolną liczbą, dowolnej długości wręcz wiadomością. Tak naprawdę ograniczeniem jest 256 megabajtów. Ilość tak naprawdę jest bardzo lekkim protokołem również przez to, że tak naprawdę jest klient, jak i biblioteki klienckie są bardzo lekkie, tak naprawdę liczone bardziej w kilobajtach niż większej liczbie danych, niż większej objętości. Oprócz tego przede wszystkim to jest bardzo, wychodzi z założenia, że będzie to sposób komunikacji publish-subscribe. Czyli z założenia jest to komunikacja jeden do wielu, wiadomości otrzymują tylko ci, którzy są zainteresowani. Komunikacja odbywa się w obrębie tak naprawdę zasubskrybowanego tematu, topiku, który tak naprawdę tworzy nam drzewo. O tym jeszcze za chwilę. Kolejną rzeczą, którą adresuje MQTT, jest tak naprawdę zawodność komunikacji, z którą mamy do czynienia. I mamy tutaj do wyboru trzy tryby, można powiedzieć, sposobu dostarczenia wiadomości. O tym też opowiem nieco głębiej później. Oraz najważniejsze, że jest to przede wszystkim darmowy protokół, jak i drugi fakt, gdzie klienci, jak i istnieją na praktycznie każdą możliwą platformę i to w wielu odmianach. Tak naprawdę praktycznie zresztą to też może pokażę za chwilę, jak ogromna jest ich ilość. Teraz może nieco więcej o jeszcze jednym problemie, jaki tutaj mamy do czynienia. W momencie, gdy chcemy komunikować dużą liczbę urządzeń ze sobą, zależy nam na skalowalności rozwiązania. I to tak naprawdę również umożliwia nam właśnie sposób komunikacji poprzez publikowanie i subskrypcję, gdzie cała komunikacja jest po prostu asynchroniczna. My nie czekamy na odpowiedź albo nie czekamy na wysłanie wiadomości, dzieje się to asynchronicznie, jesteśmy asynchronicznie powiadamiani o jej dostarczeniu. Tak samo dostarczenie wiadomości przez elementy uczestniczące w tej komunikacji również odbywa się asynchronicznie. Biblioteka, którą wykorzystujemy, tak naprawdę chowa przed nami całą, w sumie i tak nieskomplikowaną, ale logikę dostarczenia wiadomości. Dzięki temu tak naprawdę możemy to rozwiązanie skalować horyzontalnie bardzo szeroko, po prostu łącząc brokery wiadomości, przez które komunikacja się odbywa, w dosyć spore grupy. Dzięki temu, że również mamy do czynienia tutaj z bardzo lekkimi wiadomościami, możemy osiągnąć bardzo duże ilości pakietów przesyłanych na sekundę.
Oprócz tego pojawia się również kwestia bezpieczeństwa. Przez to, że komunikacja odbywa się punkt-punkt między klientem a brokerem tych wiadomości, możemy to połączenie zabezpieczyć w sposób poprzez szyfrowanie go, jak i również nie jesteśmy skazani na jakichś zewnętrznych dostawców, możemy samemu ze względu na duży wybór brokerów uruchomić własny i mieć pełną kontrolę tak naprawdę nad kanałem komunikacji. Co jeszcze? Tak naprawdę autentykacja, autoryzacja. Autentykacja jest częścią standardu. W standardzie jest to użytkownik hasło, bez problemu może być rozszerzony o jakiś OAuth lub autoryzację tokenami, certyfikatami. Tak naprawdę możliwości również są bardzo szerokie. Ponadto cały sposób komunikacji wspiera, znaczy standaryzuje fakt, że możemy wiadomości szyfrować, więc nawet korzystając z brokerów, które są dostępne w sieci albo dostarczane przez nam, przez jakiegoś zewnętrznego dostawcę, możemy być, być pewni, że nikt nie może tych wiadomości rozszyfrować, no i mieć do nich dostępu. Teraz może troszeczkę więcej o ważnym aspekcie, jakim jest dostarczanie tych wiadomości. Przez to, że mamy do czynienia z zawodnymi sieciami, na przykład mogą to być jakieś sensory komunikujące się lokalnie, w lokalnej sieci, ale równie dobrze mogą być to duże odległości. Chcemy mieć kontrolę nad tym, aby ta wiadomość była przede wszystkim dostarczona. Jeżeli nam zależy na przykład na dużej przepustowości, mamy do czynienia z w miarę pewną siecią lub możemy sobie pozwolić na utratę wiadomości, podstawowy tryb zerowy jest wystarczający. Wiadomość po prostu jest dostarczana z, można powiedzieć, w trybie bez żadnego potwierdzenia. Wysyłamy i liczymy na to, albo broker w zasadzie, jak i klient, w najlepszym dokłada swoich starań, aby wiadomość dostarczyć, oczywiście próbując tylko raz. Jeżeli jest to dla nas niewystarczające, a możemy liczyć się na przykład z duplikatami dostarczenia wiadomości, możemy użyć trybu pierwszego, w którym wiadomość albo jej dostarczenie jest potwierdzane przez brokera, jak i odbiorcę. W związku z czym wiadomość zostanie dostarczona przynajmniej jeden raz. To już jest całkiem niezłą gwarancją, gdyż stosując jakiekolwiek identyfikatory możemy wykryć, czy dana wiadomość jest duplikatem lub nie po stronie klienta, jak i odbiorcy. Natomiast jeżeli nasze zastosowanie jest naprawdę krytyczne, jeśli chodzi o dostarczane wiadomości, możemy sobie pozwolić na właśnie tryb drugi, w którym jest tak naprawdę podwójna para komunikatów przesyłana. I pozwala ona nam zapewnić, że wiadomość zostanie dostarczona tylko i wyłącznie raz. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedno. Ja tutaj mówię, że wiadomość zostanie dostarczona minimum raz lub dokładnie raz. Nie jest to gwarancja, co jest bardzo istotne, end to end. Czyli jedną parą komunikacji jest komunikacja klient-broker i następnie drugą parą komunikacji jest broker odbiorca wiadomości, ten, który jest zainteresowany. I gwarancje są w wypadku komunikacji klient-broker, jak i broker-odbiorca. Nie ma tak naprawdę gwarancji takiej end-to-end. I na to warto zwrócić uwagę, gdyż czytając specyfikację na przykład może się wydawać, że jest inaczej. Może jeszcze nieco więcej tak naprawdę o niezawodności. Bardzo ciekawą funkcjonalnością, którą dostarcza nam MQTT, jest tak naprawdę coś jak testament, który urządzenie może sporządzić. Łącząc urządzenie z brokerem, możemy określić temat, topic, na który zostanie wysłana wiadomość w momencie, gdy urządzenie nagle zerwie komunikację. Czyli połączenie z nim zostanie wykryte jako utracone, nie nastąpi poprzez normalny disconnect. Wtedy taka wiadomość może zostać wysłana do zainteresowanych odbiorców, więc mamy gwarancję o powiadomieniu, że mamy jakieś problemy z komunikacją. Zwłaszcza, że ta wiadomość dzięki wykorzystaniu mechanizmu retain, czyli pozostawiania wiadomości na brokerze, na pewno zostanie dostarczona. Jednocześnie możemy wykorzystać te wiadomości, tak jakby pozostawione na brokerze, czyli retained, do informowania odbiorców o ostatnim statusie. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy, nie wiem, grupę czujników lub jakichś urządzeń dostarczających nam informacje, łączy się nam nowy klient i on chciałby wiedzieć w tym momencie, jaka jest sytuacja.
Jaki jest stan tych czujników, nie wiem, jakichś urządzeń, które czymś sterują. Nie musi on czekać na wymianę informacji, która może być rzadsza. Może dzięki pozostawionym wiadomościom, a w zasadzie ostatniej wiadomości na brokerze, być powiadomiony o tym od razu. To jest bardzo ciekawy mechanizm, który nam to umożliwia. Oprócz tego w celu zapewnienia, można powiedzieć, łączności poprzez sieci, które mogą być zawodne, możemy wykorzystywać mechanizm Keep Alive, który również jest obsługiwany automatycznie przez klienta, gdzie gdyby ruch przechodził nam przez jakieś urządzenia, które mogą zerwać połączenie ze względu na jego nieaktywność, ten mechanizm nam zapewni tak jakby periodycznie przesłanie jakiejś wiadomości. I teraz co ciekawe, oczywiście ten Keep Alive jest te komunikaty są wysyłane tylko i wyłącznie wtedy, gdy na danym kanale nie ma aktywności, czyli jeżeli normalny ruch sprawia, że wiadomości są przesyłane, nie będzie to generować dodatkowego ruchu. Innym bardzo ciekawym mechanizmem jest, zwłaszcza gdy zależy nam na bardzo dużej przepustowości lub mamy odbiorców wiadomości, którzy nie są zbyt szybcy w ich procesowaniu. W wypadku zwłaszcza klastrów, ale tak naprawdę nie tylko, możemy odbiorców łączyć w grupy pod hasłem Shared Subscription. Czyli tak naprawdę pod jedną grupą możemy mieć więcej niż jednego odbiorcę i broker wiadomości, który poczestniczy w przesyłaniu wiadomości, będzie dbał o to, żeby wiadomość została dostarczana kolejno do każdego z odbiorców. Oczywiście tracimy wtedy kwestię dostarczania wiadomości w kolejności, gdyż jakieś opóźnienia sieciowe i tak dalej mogą wpłynąć, że inny odbiorca, znaczy drugi odbiorca w kolejności otrzyma wiadomość wcześniej niż pierwszy, ale jeżeli nie jest to dla nas krytyczne lub jesteśmy sobie w stanie tym poradzić, jest to mechanizm, który zdecydowanie pozwala nam przyspieszyć komunikację tak naprawdę, zwiększyć nam przepustowość całego rozwiązania. Zwłaszcza jest to istotne w wypadku klastrów, gdy zależy nam na przede wszystkim skalowaniu rozwiązania w kierunku milionów połączeń, jak i bardzo dużych przepustowości sięgających ponad 100 tysięcy pakietów wiadomości na sekundę. Teraz tak naprawdę może troszeczkę jeszcze o tym, jak zorganizowane są tak naprawdę te tak zwane tematy, topiki. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, jest to struktura hierarchiczna. Zaczynając od roota, albo korzenia tak naprawdę, tworzymy kolejne poziomy zagnieżdżenia i możemy te poziomy wykorzystać do tego, aby pewne rodzaje komunikacji grupować. Gdyż dostępne w wypadku subskrypcji, gdzie subskrypcja może dotyczy właśnie zawsze tematu, możemy używać wildcardów, które mogą być stosowane w obrębie albo jednego poziomu lub całego poddrzewa. Z reguły, gdy subskrypcja ma dotyczyć całego poddrzewa, to implementacje brokerów zezwalają tak naprawdę na stosowanie tego wildcarda jedynie jako ostatni. Natomiast w większości wypadków wydaje mi się, że jest to wystarczające. Na przykład w danym schemacie, będąc zainteresowanym słuchaniem wszelkich informacji z naszego domu, możemy zasubskrybować po prostu temat dom. Jeżeli nie interesowałyby nas informacje tylko i wyłącznie z domu dotyczące na przykład jakichś odczytów temperatury, możemy stworzyć temat, który będzie dostarczał nam, albo w zasadzie subskrypcję, która będzie dostarczać nam informacji o wyłącznie temperaturach. Oczywiście subskrypcja jest deklarowana per klient, więc każdy z klientów zainteresowanych otrzymywaniem pewnych informacji, wymianą pewnej informacji, może zadecydować o tym, który fragment takiego drzewa będzie subskrybował. Jest jeszcze jeden ciekawy mechanizm, o którym w sumie nie wspomniałem, może w wypadku QoS-u należało to zrobić. Mianowicie przez to, że klient identyfikowany jest unikalnie swoim identyfikatorem, który może wybrać lub może być nadany przez brokera, może on zadecydować o tym, żeby jego sesja subskrypcji była persystentna, czyli tak naprawdę zapamiętana przez broker. Jest to o tyle ciekawe, że w momencie, gdy klient utraciłby łączność z brokerem, po ponownym połączeniu, używając tego samego identyfikatora, otrzyma on wiadomości, te, które mają gwarancję dostarczenia, czyli na przykład ten QoS 1 lub 2.
Jest to kolejny bardzo ciekawy mechanizm, gdzie po prostu mamy gwarancję, iż w wypadku zwłaszcza usług, które tego wymagają, wiadomości na pewno zostaną dostarczone. Jest to tyle istotne, gdyż tak naprawdę w wielu innych protokołach, które albo nie jest to dostępne, albo nie jest to wyspecyfikowane, lub wymagałoby od nas tak naprawdę zaimplementowania pewnych mechanizmów. Może nieco właśnie o tym mechanizmie publish-subscribe. W tym wypadku możemy sobie wyobrazić, że klientów typu na przykład jakiegoś mobilnego jest oczywiście dowolna ilość. W tym wypadku wiadomości zostaną dostarczone do każdego niezależnie. Subskrypcja danego tematu może się odbyć przed, po publikacji, w dowolnym tak naprawdę momencie. W zależności od opcji, które wybierzemy, może nam zostać dostarczona informacja o ostatniej publikacji, opublikowanej wiadomości. Jeżeli wybierzemy, aby wiadomości publikowane przez sensor były właśnie, ostatnia wiadomość była zachowywana lub przez broker, lub na przykład, gdy wybierzemy gwarantowane dostarczenie, tak naprawdę wszystkie wiadomości mogą być skolejkowane dla danego odbiorcy przez broker. Natomiast najważniejsze rzeczy, które nam tak naprawdę daje ten wzorzec, to jest totalna separacja pod kątem przestrzeni, w której występują zarówno klienci, jak i brokerzy. Tak naprawdę klient nie musi nic wiedzieć poza innymi klientami, poza tym jedynie jak podłączyć się do brokera lub klastra brokerów. Czyli tak naprawdę musi znać jedynie jeden adres w tym wypadku. Całkowita separacja czasu, nie ma absolutnie żadnego związku, żadnej synchronizacji, jeśli chodzi o wysyłanie tych wiadomości. Możemy je wysyłać, odbierać w dowolnym momencie, odbywa się to zupełnie niezależnie. No i pełne rozpięcie, jeśli chodzi o synchronizację. Każdy z tych flowów między klientem a brokerem odbywa się niezależnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, po stronie klienta mamy dzięki bibliotekom callbacki o tym, czy dana wiadomość została na przykład potwierdzona przez broker o dostarczeniu, o tym, że otrzymaliśmy nową wiadomość, tak samo jesteśmy powiadamiani asynchronicznie. Pozwala to stworzyć, można powiedzieć, całe pipe eventów w naszych aplikacjach w celu naprawdę szybkiego procesowania. Tak naprawdę może ten slajd powinien być troszeczkę wcześniej, aby wspomnieć tak naprawdę w ogóle, jak ta komunikacja jest rozwiązana. Tak naprawdę centralnym punktem jest tutaj broker lub klaster brokerów. Oprócz tego do komunikacji potrzebna jest tam jakakolwiek biblioteka, w zależności od platformy, jaką chcemy wykorzystać, jak i połączenie sieciowe. Tego brokera, tak jak wspomniałem, możemy odpalić w chmurze, możemy odpalić na VM-ce, dedykowanej maszynie. Tak naprawdę wszystko zależy od naszego zastosowania. Przez to, że też tak naprawdę tych brokerów jest bardzo dużo, to wybór platformy, na której chcemy go uruchomić, jest tak naprawdę też niczym nieograniczony. Tak naprawdę przypuszczam, że również na bardzo małych rozwiązaniach, tylko jakiś Raspberry Pi lub Arduino byłoby to możliwe. I tak jak wspomniałem, dwa główne sposoby komunikacji. TCP, czyli MQTT może działać binarnie na samym poziomie TCP lub ewentualnie poprzez wykorzystanie WebSocketów. Teraz dlaczego to jest istotne? W wypadku komunikacji przez internet może się okazać, że nasz ruch przechodzi przez jakieś proxy serwery, load balancery, kto wie tak naprawdę przez co, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. WebSockety są o tyle istotne, że przez to, że przechodzą po standardowej wersji HTTP, jest duża szansa, że tak naprawdę to połączenie będziemy w stanie zestawić. Zwłaszcza, że w wypadku MQTT i sposobu jego wykorzystania zależy nam na tym, aby to połączenie było długo żyjące tak naprawdę. Czyli nie zrywamy połączenia, utrzymujemy jedno połączenie cały czas w celu otrzymania kanału, którym możemy w dowolnym momencie przesyłać komunikaty. To jest tak naprawdę taka mała grafika prezentująca nam informację o tym, jak mnoga jest liczba platform i samych rozwiązań, jeśli chodzi o klientów samego MQTT. Praktycznie na jakąkolwiek sobie wymarzymy, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie.
Jednym z bardzo ciekawych, zarówno tak naprawdę wieloplatformowych rozwiązań jest klient spod projektu pod egidą Eclipse'a Pacho, który tak naprawdę znowu istnieje w wielu odmianach, javascriptowych, javowych, no tak naprawdę w bardzo wielu odmianach. Jest to o tyle ciekawe, że on supportuje praktycznie wszystkie rzeczy, które są nam niezbędne. No może tak naprawdę poza throttlingiem wiadomości. Nawet tak naprawdę jest o tyle rozbudowany, że potrafi nam kolejkować wiadomości lokalnie w momencie, gdybyśmy utracili łączność z brokerem. A przy tym warto pamiętać o tym, że jest to bardzo lekka biblioteka, która no, zajmuje dosłownie kilobajty, tak naprawdę może setkę kilobajtów w porównaniu z wypadku klientów do innych sposobów komunikacji. No i tak naprawdę przede wszystkim jest zgodna ze standardem 3.1.1, więc tak naprawdę wszystkie mechanizmy są tutaj zaimplementowane. Tak naprawdę również w wypadku jakiegoś testowania fajnie byłoby mieć jakiegoś graficznego klienta, który umożliwiłby nam, nie wiem, diagnozę lub ewentualnie wysyłanie jakichś testowych wiadomości. Znowu jest tutaj bardzo ogromna mnogość rozwiązań, tak naprawdę z 8 różnych co najmniej, webowe, niewebowe, aplikacje dedykowane, które umożliwiają nam tą komunikację, inspekcję komunikatów. No i właśnie, ostatni element, który jest nam do tego wszystkiego potrzebny, czyli broker. Znowu tutaj tak naprawdę IBM jest dostarczycielem co najmniej kilku rozwiązań, WebSphere MQ, jak i Message Site. Oprócz tego jest wiele innych darmowych rozwiązań, są adaptery na przykład do Rabbita, są dedykowane brokery, niektóre serwery JMS-owe albo AMQP zostały rozbudowane o rozszerzenia supportujące MQTT, takie jak na przykład ActiveMQ, JoramMQ. Oprócz tego istnieją rozwiązania dedykowane typu Hive, Vern, EMQ, ewentualnie, znaczy w tym momencie wspominam o tych, które wspierają klastrowanie, gdyż to był temat, który nas najbardziej interesował, natomiast są również rozwiązania, które są bardzo lekkie, są brokerzy wiadomości tak naprawdę na Node'a, gdzie możemy uruchomić go dosłownie w kilka sekund w wypadku kontenera na przykład i również będzie oferował nam bardzo dużą wydajność. I teraz tak naprawdę może jeszcze troszeczkę więcej o zastosowaniach, może takich mniej standardowych, które niekoniecznie muszą przyjść właśnie do głowy. Jednym z ciekawych rozwiązań, nie wiem, czy o tym widzieliście, jest facebookowy Messenger, który wykorzystuje właśnie MQTT do komunikacji. Teraz chwalą się w swoim, można powiedzieć, white paperze opisującym sytuację, że wykorzystują technologię, która jest wykorzystywana w wypadku jakichś sond kosmicznych i tak dalej. No wiadomo, brzmi to może troszeczkę tak naciąganie, natomiast nie umniejsza faktu, że sama technologia jest naprawdę świetna i zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę Messengera, jak dużo połączeń, jak dużo wiadomości jest przez niego wysyłanych, powinno dać to nam do myślenia, że faktycznie rozwiązania, gdzie możemy MQTT stosować, daleko wykraczają poza proste urządzenia, sensory, ale może dać nam do myślenia, że być może to rozwiązanie da się zastosować w wielu innych wypadkach. Innym rozwiązaniem są tak zwane usługi Connected Drive, gdzie w wypadku klienta, jakim jest samochód lub nie tylko, dostarczane są usługi zewnętrzne, tak naprawdę, nie wiem, nawigacja, lokalizacja, powiadomienia jakieś, wszelakie możliwe wiadomości tak naprawdę możemy tutaj przesyłać, gdyż, tak jak pamiętamy, protokół nie narzuca nam niczego, jeśli chodzi o payload tych wiadomości, format może być dowolny. Mamy gwarancję dostarczenia, więc mamy odpowiednią dozę niezawodności, więc rozwiązania tutaj są naprawdę, można zbudować bardzo różnorodne. I teraz może o tym tak naprawdę, do czego my chcieliśmy wykorzystywać MQTT, czyli dosyć ciekawy problem. Mamy do czynienia z bardzo dużą grupą urządzeń, znajdującą się w rozproszony sposób w domach użytkowników, jak i urządzeniami znajdującymi się w internecie, które stanowią albo aplikacje webowe lub ewentualnie urządzenia mobilne. Chcieliśmy wspierać wszelakie platformy, chcieliśmy
mieć możliwość przede wszystkim połączenia tak dużej liczby urządzeń. Chcielibyśmy mieć możliwość na przykład zbierania statusów o zmianie parametrów na tych urządzeniach, gdzie przypuszczaliśmy, że ilość wiadomości przesyłanych może przekraczać 100 tysięcy message na sekundę. Chcieliśmy mieć możliwość dwustronnej, lekkiej komunikacji, gdzie w dowolnym momencie jesteśmy w obrębie tak naprawdę milisekund lub setek milisekund, w zależności od sieci, przesłać wiadomość w jedną lub w drugą stronę. Chcieliśmy mieć support właśnie dla wielu różnych platform, czyli na przykład platformy mobilne i nie tylko, też dedykowane platformy, jeśli chodzi o te urządzenia znajdujące się w domach użytkowników. No i oczywiście bezpieczeństwo całej tej komunikacji. No i w naszym wypadku wydaje się, że MQTT do tego rozwiązania pasuje bardzo fajnie. Jakie postawiliśmy sobie wymogi? Bo tak naprawdę, okej, fajnie, MQTT, ale podstawowy problem, którego w ogóle brokera wybrać? Mamy tutaj całą plejadę rozwiązań i tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, który tak naprawdę spełnia oczekiwania. Czytając strony wytwórców danych brokerów, możemy się przekonać o tym, że każdy się chwali o tym, że jego rozwiązanie jest najlepsze. Obsługuje miliony urządzeń, skaluje się w dowolny sposób, wszerz, jak i wertykalnie, wspiera wiele różnych mechanizmów, ale tak naprawdę w momencie, gdy zaczniemy analizować cały ten krajobraz, wyłania się nam obraz, iż tak naprawdę nie jest tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Każdy z tych brokerów ma swoje lub pewne ograniczenia tak naprawdę, niektóre wynikające z architektury samego systemu lub bazy danych, którą pod spodem wykorzystuje, lub tak naprawdę w ogóle nie wspiera klastrowania, nie wspiera pewnych mechanizmów, które mogą nam w ogóle pozwolić osiągnąć jakąś sensowną skalę. Innym ważnym aspektem jest kwestia tego, ile to rozwiązanie tak naprawdę kosztuje. Czy istnieje, w jakim tak naprawdę języku jest dana platforma rozwiązania. Jeżeli to rozwiązanie open source, to czy będziemy w stanie na przykład zaproponować własne rozszerzenia do niego, gdyby były one niezbędne, gdyż na przykład podstawowa wersja nie spełnia oczekiwań. Czy istnieje do niego odpowiednia dokumentacja, czy wspiera na przykład właśnie wszystkie rodzaje protokołów, czy umożliwia nam monitoring tego rozwiązania, gdyż gdy myślimy o rozwiązaniu produkcyjnym, które ma przetwarzać dane w tak dużej skali, monitoring jest bardzo istotną sprawą w tym wypadku. Tak naprawdę tak samo, czy wspiera utrwalanie tych wiadomości, czy jest w wypadku awarii, gdy zależy nam na przykład na gwarantowanym dostarczeniu wiadomości, co się z tą wiadomością stanie, czy ona zostanie dostarczona, czy nie. Kwestia konfigurowalności, no i tak naprawdę jedna z najważniejszych, czyli skalowania całego rozwiązania. W zależności od dostawcy różne metody są tutaj stosowane. Niektóre, tak jak mówiłem, wspierają lub nie. Pozostaje otwarta kwestia odkrywania lub tworzenia klastrów, czy wymaga to statycznej konfiguracji, czy są możliwości dynamicznego konfigurowania, czy wspierają właśnie tą współdzieloną subskrypcję. No i tak naprawdę w wypadku rozwiązania produkcyjnego, czy jest możliwość upgrade'u uczestników takiego klastra bez konieczności jego zatrzymywania. Bo wyobraźmy sobie sytuację, mamy działające jakieś data center z grupą na przykład, nie wiem, 20 brokerów i potrzebują zrobić upgrade. W tym momencie mamy podłączone do niego 2 miliony urządzeń. Nie jest to taka prosta sprawa jak w wypadku standardowego ruchu request response, gdzie w zależności od konfiguracji load balancera możemy na przykład przekierować ruch na pozostałe urządzenia, znaczy na pozostałych uczestników klastra. Tutaj mamy do czynienia z połączeniami, które są tak naprawdę utrzymywane cały czas. Zupełnie inna klasa problemu tak naprawdę. Dlatego na przykład taki aspekt jak upgrade jest bardzo istotny i to tak naprawdę nam te wszystkie parametry zawężają nam wybór tych brokerów do bardzo niewielu. W tym momencie sytuacja się nieco zmienia ze względu na to, że rozwój na przykład jednego z kandydatów, którego początkowo skreśliliśmy, takiego jak EMQ, idzie we właściwym kierunku. Na przykład wspierają już w tym momencie dynamiczne discovery. Poprzednio na przykład mieli problemy w ogóle takie, gdzie w wypadku network splitu,
który może nastąpić tak naprawdę w wypadku awarii jakiegoś switcha lub karty sieciowej, nastąpiło totalny crash całego klastra, więc sytuacje, które są całkowicie niedopuszczalne, zwłaszcza że powrót do działania wymaga restartu całości, odnowienia wszystkich połączeń. No to jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie, a jest to napisane małym drukiem gdzieś tam w specyfikacji. Więc trzeba być naprawdę ostrożnym, jeśli chodzi o wybór takiego brokera, faktycznie przeanalizować sytuację, co od niego oczekujemy i jakie kryteria są dla nas istotne. Innymi aspektami jest na przykład autentykacja, autoryzacja. Czy w ogóle dany broker wspiera dane mechanizmy, które są nam potrzebne, czy możemy je rozszerzyć, zwłaszcza jeśli chodzi o autoryzację. Przez to, że cała komunikacja jest dokonywana poprzez drzewo topików, chcemy mieć gwarancję, że tylko dane grupy mogą ze sobą tak naprawdę rozmawiać, że tylko pewna, na przykład klient jest w stanie subskrybować tylko topiki, które są do niego, można powiedzieć, przynależne, jak i z drugiej strony publikacja wiadomości może następować tylko w określonym kierunku. W naszym wypadku również oprócz klientów, których ilość jest duża, mamy do czynienia z serwisami backendowymi, które dostarczają nam pewnych funkcjonalności i też chcielibyśmy mieć możliwość, aby te serwisy mogły subskrybować oczywiście te tematy, jak i wysyłać wiadomości, które są dla nich dozwolone. No i tak naprawdę spośród wszystkich tych brokerów tak naprawdę wybraliśmy dwa. Jeden jest płatny, to jest Hive. Dedykowany enterprise'owy broker, który na papierze ma wszystko dokładnie to, co potrzeba. Problemem jest to jego cena. No to wymaga negocjacji z dostawcą. Natomiast wedle opinii jest wykorzystywany w takiej bardzo dużej skali przez wielu klientów. Drugim ciekawym rozwiązaniem jest VernonQ, które jest produktem open source stworzonym w Haskellu. Pod spodem wykorzystuje na przykład do dystrybucji danych w klastrze LevelDB znane z Reacta ze swoimi, powiedzmy, wadami i zaletami. Znów nie jest to rozwiązanie bez wad całkowicie. Natomiast też oferujący parametry, które wydają się spełniać oczekiwania. Innym aspektem znowu jest wybór środowiska, w którym to uruchomimy. Może żeby nie przedłużać sprawy, rozważaliśmy tak naprawdę kwestię dynamicznego tworzenia klastrów na przykład na Kubernetesie lub gdzieś w chmurze, stawienia tego rozszerzania dynamicznie w zależności od potrzeb, natomiast pojawiają się kwestie takie, gdzież mamy tutaj do czynienia z... zależy nam na stabilności rozwiązania, gdyż odtwarzanie połączeń jest kosztowne, jak i kwestia persystencji stanu w wypadku jakiejś awarii. W związku z tym w końcu po analizie wszystkich za i przeciw zrezygnowaliśmy i skierowaliśmy uwagę tak naprawdę w kierunku wirtualnych maszyn i orkiestracji tego z automatycznymi skryptami w celu zarządzania. Inna bardzo istotna sprawa to jest balansowanie tego ruchu. Jest to niezbędna kwestia. W wypadku, gdy chcemy osiągnąć jakąś skalę sensowną, wykraczającą poza setki tysięcy, rozkładanie ruchu jest bardzo istotne. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na przykład na to, czy load balancer, który chcemy wykorzystać, na przykład potrafi rozumieć protokół MQTT, aby wykorzystać wiedzę na temat danych, które są tam przesyłane w celu rozdzielenia ruchu w taki sposób, aby wszyscy odbiorcy i subskrybenci, którzy są zainteresowani komunikowaniem się, na przykład znaleźli się na jednym brokerze poprzez konsystentne haszowanie, jak i właśnie to, że jesteśmy w stanie wykorzystać informację, którą klient nam daje w momencie połączenia. Tak samo offloadowanie szyfrowania ruchu na load balancerze jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jak i ochrona w ogóle brokera. Należy zwrócić uwagę, że nie powinniśmy wystawiać takiego brokera wprost na ruch pochodzący z internetu, gdyż ze względu na to, iż mamy do czynienia tutaj z wrogą nam siecią, działania użytkowników mogą sprawić, iż doprowadzą oni do wywalenia się, brzydko mówiąc, takiego brokera. Na przykład jednym bardzo istotnym aspektem jest tempo nawiązywania nowych połączeń w wypadku takiego brokera.
powinniśmy to mieć na uwadze i chronić broker, najlepiej stosując zasady traffic shapingu, które są dostępne standardowo na przykład pod Linuxem, w celu właśnie w wypadku jakichś pików, gdzie na przykład mamy dużą liczbę połączeń nawiązywanych na sekundę, możemy je skolejkować, nie od razu odrzucić, tylko po prostu obsłużyć je w nieco wolniejszym tempie. Może nam to realizować albo load balancer lub bezpośrednio broker. Rozwiązanie, jeśli chodzi o balansowanie ruchu, istnieje ich wiele, niektóre wspierają właśnie protokołem QTT, niektóre nie. Na przykład, co ciekawe, Nginx, co prawda poprzez takie trochę hakowanie, czyli analizę binarną danych, które są przesyłane, na przykład umożliwia balansowanie ruchu w warstwie siódmej. I teraz tak naprawdę może nieco o tym, w jaki sposób przeprowadziliśmy nasze testy. Wybraliśmy nasze brokery i znowu pojawił się problem, w jaki sposób to przetestować. Żeby osiągnąć 2 miliony połączeń, potrzebujemy bardzo dużą liczbę klientów. Z naszych testów wyniknęło to, że bardzo dobrym klientem, takim zwłaszcza testowym, łatwym w orkiestracji, jest JavaScriptowy klient działający na Node. Node ma bardzo fajną architekturę asynchroniczną, jesteśmy w stanie bardzo szybko z niego generować wiadomości. Jedna instancja Node jest w stanie osiągnąć nam 30 tysięcy połączeń, co najmniej, na takiej niezbyt dużej VM-ce. No i pojawiła się kwestia właśnie stworzenia w takim razie takiego systemu orkiestracji, gdzie z centralnego repozytorium taki test master orkiestruje nam grupę node'ów, którzy później będą wykorzystywani do komunikacji. Tych liczba VM-ek tutaj była w granicach 50 do 100, automatycznie stawiana, jak i konfigurowana przez tego testmastera. Testmaster, czy tutaj może wprost nie jest pokazane, orkiestrował nam również tworzenie, jak i kontrolę klastra brokerowego. W tym wypadku to były testy dotyczące pojedynczego brokera. I jak i orkiestrował nam również subskrybenta. Tutaj akurat chcieliśmy sprawdzić taki scenariusz, gdzie urządzenia, których właśnie chcieliśmy docelowo mieć 2 miliony, w tym teście akurat milion, miały nam przesyłać swoje statusy, mające mniej więcej 100 bajtów, osiągając najchętniej ilość wiadomości przesyłanych na sekundę, no, ponad 50 tysięcy. I aby w to wszystko w jakiś sposób być w stanie obserwować, wszystkie metryki, zarówno z brokerów, klientów, jak i odbiorców, można powiedzieć, wiadomości, którzy też są klientami, wpychaliśmy do Graphite'a Grafanem, żeby móc w wygodny sposób to obejrzeć. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie właśnie zobaczyć jeden z przykładowych takich slajdów, który nam pokaże, jak cała sytuacja wyglądała. Ja tu chciałem wspomnieć właśnie o jednym, o tym, o czym mówiłem. Pomimo, że taki broker jest w stanie nam obsłużyć bardzo dużą liczbę połączeń, to bardzo istotne jest tempo, w jakim połączenia nawiązujemy. W związku z tym to, co możemy tutaj zobaczyć, to tempo, w jakim te milion wiadomości było nawiązywane. Tak naprawdę ciężko jest przekroczyć w wypadku brokera, lub to jest w ogóle ryzykowne tak naprawdę, liczbę 1000 na sekundę. Część wynika ograniczeń z samej platformy Linuxowej, część wynika z brokera. Handshake'u na przykład, HTTP, są to ograniczenia, które ciężko przekroczyć. Natomiast to ciekawe, faktycznie po połączeniu takiej liczby urządzeń udało nam się osiągnąć przepustowość 50 tysięcy. To jest akurat slajd właśnie z Hive'a. Też tak naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania, znaczy bardzo ciekawe problemy osiągnęliśmy w ogóle przeprowadzając te testy. Okazało się, że klienckie VM-ki wprowadzają bardzo dużo zamieszania tak naprawdę. Niby VM-ka powinna być równa VM-ce, a tak naprawdę zachowują się bardzo różnie. Niektóre na przykład w wypadku naszych testów potrafiły osiągać 100% zużycie procesora, fałszując nam w ogóle wyniki tych testów, co też jest bardzo ciekawym zachowaniem, w związku z czym później musieliśmy przeprowadzać selekcję, po prostu mordować te, które wprowadzały zakłócenia, stawiać nowe. No, wymagało to sporo zachodu tak naprawdę, aby przeprowadzić te testy właściwie. Nieco statystyk z brokera i może tak naprawdę właśnie taki setup, który miał służyć przeprowadzeniu testu z 2 milionami połączeń. Według wszelkich informacji znalezionych, 3 brokery powinny w stanie to być osiągnąć.
jakie wyniki jesteśmy w stanie osiągnąć. Co ciekawe, okazało się, że wyniki nie są tak różowe, jakbyśmy chcieli, to znaczy przepustowość w zależności od brokeru, od rodzaju brokera, którego zastosowaliśmy, ciężko było nam przekroczyć tak naprawdę wartości 20-30 tysięcy wiadomości na sekundę. Część wynikało z kwestii konfiguracji takiego brokera, część tak naprawdę ze względu na to, że, co się okazało, liczba połączeń na takim brokerze w wypadku klastra wpływa nam w dosyć znaczący sposób na to, ile wiadomości jest w stanie on przesłać, pracując w klastrze. To, co było możliwe na pojedynczym brokerze, wcale nie jest możliwe w wypadku klastra. Zmieniło to nasze postrzeganie sytuacji. Okazało się, że po prostu nie możemy liczyć na wartości idące bliżej miliona na jednej maszynie, tylko tak naprawdę oscylować w kierunku 200 tysięcy, 250 może w wypadku większych maszyn. I w związku z tym właśnie to jest, no, to są przykładowe wyniki z, teraz jak sobie tutaj zerknę, z, aha, to jest jeszcze tak naprawdę właśnie 2 miliony połączeń, ale później na skutek rekonfiguracji osiągnęliśmy ten rate 50 tysięcy, ale w wypadku dalszych testów okazało się, że ta liczba połączeń jest zbyt duża. Więc w wypadku klastra docelowo, aby osiągnąć jakieś wyższe przepustowości, zmieniliśmy liczbę połączeń tak naprawdę na 750 tysięcy, 250 tysięcy per jedna z maszyn i wtedy byliśmy w stanie faktycznie osiągnąć ilości przesłanych wiadomości idących już w grube setki tysięcy. W tym wypadku tutaj jest 100 tysięcy wiadomości na sekundę. Klaster zachowuje się całkiem stabilnie, te wiadomości są przesyłane tutaj całkiem sprawnie. Oprócz tego również zrobiliśmy, no tutaj na przykład widać zużycie procesora też na tych maszynach, widać, że ono po prostu oscyluje dosyć mocno, natomiast w tym wypadku przez to, że to jest już test przeprowadzony po, tak jak mówiłem, selekcji tych maszyn, to zachowują się one, można powiedzieć, grzeczniej. Wcześniej zdarzało się tak, że niektóre po prostu w pewnym momencie się zacinały, potrafiły mieć 100% zużycia, fałszować całkowicie wyniki. I teraz jeden z tych ciekawych sposobów przesyłania wiadomości, czyli właśnie współdzielona subskrypcja. Akurat współdzieliliśmy, subskrybent znajdował się na jednej maszynie, natomiast komunikował się z każdym z brokerów niezależnie. I dzięki temu setupowi udało się osiągnąć tak naprawdę, a nie, przepraszam, to jest akurat o awarii w klastrze. Tutaj była ta współdzielona subskrypcja. Udało się osiągnąć przepustowości rzędu nawet 150 tysięcy wiadomości na sekundę, co w wypadku niezbyt dużych maszyn było, no moim zdaniem, bardzo sensownym wynikiem, który początkowo wydawał się trudny do osiągnięcia. Oprócz tego wykonywaliśmy testy, które miały na celu zabijanie brokerów w klastrze w celu sprawdzenia, jak on się zachowa, jak będzie wyglądało dostarczanie wiadomości w wypadku awarii. Brutalny kill procesu. Chcieliśmy po prostu przekonać się, jak się to zachowa. No i tutaj mamy taki właśnie przykład testu. W pewnym momencie wielkość klastra spada z 3 maszyn do 2. Widać, że wiadomości są dostarczane, ilość połączeń gwałtownie spada, natomiast sesje są odnawiane po pewnym czasie. Dlatego właśnie bardzo istotne jest to, aby przede wszystkim mieć dobry mechanizm load balancingu, który w stanie jest wykryć martwego brokera, jak i również zapewnić rozdzielanie ruchu pomiędzy pozostałymi. Możemy ten mechanizm również próbować implementować po stronie klienta, natomiast jest to trudniejsze, gdyż oczywiście kod klienta jest trudniej kontrolować. Nie mamy wiedzy na temat całości połączeń. Natomiast bardzo istotne, żeby na przykład w kodzie klienta zaimplementować coś w rodzaju randomowego czasu reconnectu, jak i ekspotencjalnego zwiększania tego czasu w momencie, gdy nie uda się nawiązać połączenia. Może parę słów tak pokrótce na koniec. Tak naprawdę wygląda na to, że MQTT naprawdę sprawdza się w tym zastosowaniu, do którego chcemy go użyć. Naprawdę trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o wybór brokera, którego chcemy zastosować, w zależności od rzeczy, które dzięki niemu chcemy realizować. W naszym wypadku zmieniło się postrzeganie wielkości klastra, którego będziemy potrzebować dla tego typu ilości połączeń, jak i ilości wiadomości na sekundę przesyłanych. Prawdopodobnie będzie to w okolicach 20 maszyn. Tak jak wspominałem, load balancer niezbędna sprawa w wypadku większej skali.
to, co wspomniałem przed chwilą, czyli back-off w wypadku nawiązywania połączeń, kontrola tempa nawiązywania połączeń, fakt, że WebSockety nawiązywane wymagają więcej od procesora na brokerze w celu nawiązania połączenia, ewidentnie są cięższe. Konfiguracja całego sprzętu, jak i platformy hardware'owe, jeżeli chodzi nam o osiąganie bardzo dużych ilości pakietów na sekundę. Hardware, łączenie przerwań od karty sieciowej, konfiguracja systemu, to wszystko jest bardzo istotne. Tak naprawdę wybór w ogóle kart sieciowych, dedykowane kory procesora na obsługę przerwań od karty sieciowej, to wszystko gra rolę tak naprawdę. No i istotne jest również to, że cały ten nasz setup, gdy chcemy coś robić w tak dużej skali, warto tak naprawdę faktycznie skonfigurować i przetestować, bo to, co czytamy, to jakie są możliwości teoretycznie, nie zawsze idzie w parze z tym, co tak naprawdę możemy osiągnąć. No i z naszych testów wynika, że zarówno Verna, jak i HiveMQ możemy polecić jako całkiem ciekawych przedstawicieli, jeśli chodzi o brokery tego typu wiadomości. Są też prostsze rozwiązania, które możemy postawić w moment. Zresztą do Verna też istnieją dockerowe image, można go odpalić tak naprawdę dosłownie w ciągu 10 sekund, więc kwestia jedynie może dokonfigurowania pewnych mechanizmów. Przepraszam za taki, można powiedzieć, słowotok. Być może starałem się tutaj dużo informacji przekazać, może brakuje pewnych rzeczy, które chcielibyście usłyszeć. Natomiast no, temat jest, wydaje mi się, ciekawy i to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, że MQTT to nie tylko tak naprawdę proste urządzenia. Można dzięki temu rozwiązywać naprawdę spore biznesowe problemy, tak jak na przykład właśnie Facebook, te połączone samochody lub dostarczanie jakichś usług tak naprawdę. Najważniejszym jest to, że mamy klientów na każdą możliwą platformę praktycznie i dzięki temu mamy szybki, lekki sposób komunikacji między tak naprawdę dowolnymi grupami urządzeń, czy to zarówno w obrębie domu, jak i szerszej skali. Więc dziękuję bardzo wszystkim. Pytanie, czy jeszcze jakieś pytania ewentualnie, czy... O klastrze. To było w sumie zbudowane na dedykowanym sprzęcie, czy to było właśnie jakieś dostawcy? Tak, docelowo chcemy to odpalić na VM-kach, ponieważ koszt odpalenia tego na VM-kach pod kątem, w porównaniu z gołym metalem, nazwijmy to, jest niewielki, a zarządzanie tym jest znacznie łatwiejsze. Czyli prawdopodobnie będą to po prostu 20 maszyn, na których będzie istniała jakaś platforma wirtualizacji, na której po prostu będziemy odpalać brokera. Dysk będzie lokalny najprawdopodobniej, jakiś SSD, mirror, prawdopodobnie coś takiego i orkiestracja tego za pomocą na przykład Ansible'a lub jakichś innych mechanizmów w celu stawiania, konfigurowania. W naszym mniemaniu jest to, chcemy mieć dużą dozę niezawodności tak naprawdę. Tutaj mamy większą kontrolę tak naprawdę nad setupem, wiemy gdzie dany broker działa, konfiguracja sieci też jest bardziej kontrolowana. Na pewno będzie to żyło obok Kubernetesa, którego również wykorzystujemy tak naprawdę do, no można powiedzieć, uruchamiania naszych serwisów backendowych. Tak, czy jeszcze jakieś pytanie? Idę. Dwa pytania. Pierwsze. Te wyniki, które pokazywałeś, jaka tam była gwarancja dostarczania wiadomości? Jeszcze raz, możesz powtórzyć? Jaka była gwarancja dostarczania wiadomości w kontekście tych wyników, które pokazywałeś? Jaka była wielkość wiadomości? Gwarancja. Gwarancja to była akurat, testowaliśmy różne schematy, to co tutaj pokazywałem, jeśli chodzi o duże przepustowości, to był QoS 0, ale testowaliśmy również QoS 1, gdyż ona w naszym wypadku jest wystarczająca. Zależało nam na tym, żeby broker na przykład daną wiadomość na pewno dostarczył, również w sytuacji wtedy, kiedy zabijemy urządzenie, znaczy jednego z uczestników klastra. I tak naprawdę udało nam się to osiągnąć. Na przykład Hive ma konfigurowalny poziom replikacji wiadomości pomiędzy członkami klastra. Możemy tam wprost wymienić tak naprawdę na ilu członkach, ile kopii w klastrze istnieje. Zarówno jeśli chodzi o sesję, na przykład stan subskrypcji, stan dostarczenia wiadomości, jak i na przykład samej zawartości wiadomości. No to w sumie było drugie pytanie, a ta open source'owa wersja brokera też ma replikację? Jeszcze raz, co?
czy ta open source'owa Verne, tak? Verne nie ma tak dobrego sposobu konfiguracji, tak naprawdę tak bardzo granularnego, bym powiedział. Też utrwala dane na dysku, ale nasza obserwacja jest taka, że w momencie, gdy przesłaliśmy przez niego naprawdę jakieś tam miliony wiadomości, to jego start na przykład wydłużył się dosyć znacząco. Nadal jest to projekt, który żyje, aczkolwiek od razu muszę wspomnieć, że on składa się tak naprawdę albo jest wspierany jedynie przez kilku deweloperów i w związku z tym jest pewne ryzyko w stosowaniu go produkcyjnie, ale z drugiej strony przez to, że cały ekosystem MQTT zawiera implementację od wielu dostarczycieli, jeżeli tylko poruszamy się w obrębie standardu, możemy ten broker wymienić na dowolny inny w dowolnym momencie praktycznie. No wiadomo, wymaga to zatrzymania całości i tak dalej, w produkcji jest ciężkie, ale jest to możliwe. Także super sprawą jest to, że mamy przede wszystkim mnóstwo dostarczycieli rozwiązań w tym temacie i bardzo wielu jest open source. Tak naprawdę z ciekawością obserwuję rozwój EMQ, bo na przykład, co ciekawe, w tym momencie, o ile wcześniej na przykład mieli pewne problemy i nadal uważam, że nie jest on tak dobry jak pozostałe dwa, to na przykład rozwijają się w dobrym kierunku. Już mają możliwość, w nowej wersji dodali możliwość leczenia całego tego klastra po tym, jak nastąpi jego awaria na wskutek właśnie jakichś tam network splitów i tak dalej. Jak i dodali możliwość na przykład dynamicznego discovery node'ów klastra, również na przykład z pluginami do Kubernetesa, więc teoretycznie można byłoby sobie odpalić node'y takiego brokera w Kubernetesie, one automatycznie się odnajdą komunikując z kubernetesowym API, od razu jest to wspierane tak jakby za darmo, więc w celu takich eksperymentów bardzo fajna sprawa. Okej, jeszcze tutaj pan ma pytanie. Ja mam pytanie jeszcze, czy rozważaliście też użycie brokera jako usługi, na przykład od Amazona? Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, natomiast akurat, można powiedzieć, nasz klient, korzystanie z Amazona jest kosztowne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę połączeń, liczbę ruchu, który chcemy generować, może się okazać, że po prostu tak naprawdę netto wyjdzie tutaj koszt znacznie większy, zwłaszcza, że docelowo ta usługa ma rosnąć tak naprawdę. Chcemy tą liczbę połączeń zwiększać w kierunku na przykład 5 milionów. No i jest też nacisk taki, aby od Amazona się uniezależnić, więc w naszym wypadku było to kłopotliwe. Natomiast sporo testów przeprowadzamy tak naprawdę na platformie amazonowej, może akurat nie klastrowych, ale na przykład broker, który jest normalnie używany tam do developmentu, żyje szczęśliwie na Amazonie. Okej, tutaj proszę. Ja mam takie pytanie, ile trwała ta faza projektu? Ile osób brało w niej udział? To jest mniej więcej jaki koszt? Właśnie, przez to, że tak naprawdę cała ta faza testowania, uruchomienie jednego z takiego testów, nawet w okrojonej postaci, gdzie ruch generowany jest tylko przez pół godziny, to jest na przykład pół godziny, godzina startu plus ileś czasu na zatrzymanie, te testy trzeba było powtarzać, przygotować odpowiednią infrastrukturę, no to są tak naprawdę kilka miesięcy na szukanie, setupowanie, konfiguracji, między innymi również to, o czym nie wspomniałem, dewelopowaliśmy tam pluginy do autentykacji i autoryzacji w celu sprawdzenia, jak to będzie funkcjonować w skali, gdzie na przykład chcemy mieć jakieś reguły biznesowe ograniczające ruch. Natomiast odpowiadając na pytanie, no to była praca trzech osób przez około 3 miesiące. Czy są jeszcze jakieś pytania może? Jeżeli nie ma, to prosiłabym o wielkie brawa dla pana Marcina. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.